To Andrzej Duda. Andrzej Duda. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać pierwszy raz na ziemi tomaszowskiej w centrum Roztosza premiera Rzeczypospolitej Polskiej, pana Mateusza Morawieckiego. Panie premierze, jest znaczy, nam... woli ścisłości to bardzo często bywałem na Roztoczu, ale rzeczywiście nie jako premier. Jest nam niezmiernie miło, że bardzo bliskie są panu te małe ojczyzny, takie jak gminy i powiaty. Dziękujemy panu za wszystkie programy wspierające polskie rodziny. Dziękujemy za program zrównoważonego rozwoju, który odczuwamy od kilku lat. Mamy budowaną obwodnicę. Na etapie realizacji, początek realizacji to jest droga ekspresowa numer 17 Piaski Hrebenne. Cieszymy się również z tego powodu, że pan ze swoich rezerw wspiera też nasze lokalne inwestycje. Do naszego basenu w Tomaszowie z pana rezerwy dofinansował nam pan 3 miliony złotych do budowy basenu. Na budowę przedszkola w Krynicach również dołożył pan 1 200 000 złotych, przedszkole budowane imieniem Marii Kaczyńskiej. Na wyposażenie przedszkola w Tarnawatce też kilkaset tysięcy złotych, także panie premierze, serdecznie dziękujemy. Cieszymy się z pana obecności i wiemy, że ma pan kolejną niespodziankę dla nas. Wsparcie dla lokalnych samorządów poprzez Fundusz Inwestycji Samorządowych. Dlatego jeszcze raz dziękujemy i wielkie brawa dla pana premiera i oddajemy głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za taki piękny poranek, za takie słońce, które tutaj w Tomaszowie mnie przywitało. Słońce na niebie, słońce na Waszych twarzach. Bardzo serdecznie dziękuję. Macie tutaj też dobrych gospodarzy, macie opiekunów tego terenu, tych pięknych obszarów. Bardzo dziękuję panu premierowi Jackowi Sasinowi, który jest z nami, który dba o Was, który zawsze pyta, co jeszcze można zrobić dla Lubelszczyzny, co jeszcze można zrobić, żeby rzeczywiście te ziemie rozwijały się jak najlepiej, jak najszybciej. Często o tym rozmawiamy z panem premierem, rozmawiamy i podkreślamy, jak ważne są tutaj na tych terenach trzy obszary. Miejsca pracy, inwestycje i infrastruktura. Połączenie waszej pięknej ziemi z Polską, z resztą Polski, połączenie z komunikacyjne oczywiście, połączenie również z zagranicą bliską, po to, żeby można było jak najlepiej wykorzystywać atuty, walory turystyczne, ale właśnie nie tylko, walory, które są, te atuty, które są w waszych umiejętnościach, w waszych kompetencjach, w waszych głowach, w waszych sercach, czyli po prostu wasze wspaniałe chęci i umiejętności, żeby przekładały się na dobro tutaj tej ziemi, żeby ludzie nie musieli stąd wyjeżdżać, żeby chcieli tutaj zostawać. To jest nasza polityka, to jest nasza pozytywna polityka. Bo Polska będzie się rozwijać właśnie przez takie miasta jak Tomaszów Lubelski, Krasnystaw, Chełm, jak wszystkie miasta, które wczoraj odwiedziłem na Lubelszczyźnie. I to jest prawdziwa oś rozwoju. Łatwiej jest się rozwijać tym wielkim, dużym miastom. Im też sprzyjamy. Tam też Fundusz Inwestycji Lokalnych przekazuje środki. Tam też przekazujemy z tego funduszu środki. Ale przede wszystkim chcemy dbać o tych, którzy rozwijali się do tej pory wolniej. Stąd rzeczywiście te inwestycje lokalne tutaj, o których była mowa, czyli i basen, ale przede wszystkim też droga, obwodnica, na którą czekaliście kilkadziesiąt lat. Już wkrótce będzie otwarta, niedługo. To droga S17, która dobrze skomunikuje właśnie z centrum kraju. Tak ważna dla przyciągania przedsiębiorców, dla rozwoju, dla biznesu. Ale mówiąc o przedsiębiorcach, ja często z nimi rozmawiam. Drodzy Państwo, warto podkreślić jedną rzecz. Tu do waszego powiatu, do powiatu w Tomaszowie Lubelskim trafiło 60 milionów środków.
Tutaj dzięki temu ochroniliśmy 3000 miejsc pracy. To teraz sobie wyobraźcie, jaka byłaby sytuacja, gdyby nie taka szybka reakcja. Ta szybka reakcja była możliwa dzięki partnerstwu, wymagającemu partnerstwu z panem prezydentem Andrzejem Dudą, bo pan prezydent Andrzej Duda jest wymagającym partnerem, ale partnerem, który kocha ziemię polskie, kocha powiaty. Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca. Będą zachowane wszystkie wymogi sanitarne. Bardzo adekwatne. Nic się nie stało teraz, nic się nie stanie 12 lipca. Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się, idźmy na wybory. To jest ważne, żeby móc kontynuować tę sprawiedliwą linię rozwoju. Ja byłem w Suszcu przed chwilą, mogę powiedzieć rano, dzisiaj tutaj odtwarzany posterunek policji. My odtwarzamy zwijane wcześniej posterunki policji. Właśnie to jest ta różnica. Czy Polska się zwija, posterunki policji, których zniknęło 400 w latach naszych poprzedników, czy rozwija? I pan prezydent Andrzej Duda chce, żeby się Polska rozwijała. I dlatego tutaj chcemy, żeby ta oś rozwoju, rząd, samorząd, żeby ona była jak najlepiej naoliwiona. Żeby ta cała współpraca przysłużyła się mieszkańcom, przydała się mieszkańcom. Ona się przyda mieszkańcom wtedy, kiedy będziemy inwestowali w zgodzie, kiedy będziemy szukali waszych potrzeb inwestycyjnych w zgodzie. Nie chcemy tego kija w szprychach. Nie chcemy tej wetokracji pana Trzaskowskiego. Weto dla weta. Nie, bo nie. Tak, szanowni państwo, Platforma Obywatelska nazwała się i jest cały czas opozycją totalną. Pan Trzaskowski, krew z krwi, kość z kości Platformy Obywatelskiej. W czasach, kiedy był w Platformie Obywatelskiej, podnoszono podatki. Kiedy był w rządzie Platformy Obywatelskiej, pana premiera Tuska, pani premier Kopacz, podnoszono podatki. I on ma czelność mówić o tym, zwróćcie uwagę na to, że to oni są zwolennikami obniżania podatków. Czyli kompletne nazwanie czarnego białym, białego czarnym. Kompletna niespójność, niekonsekwencja. Ale właśnie takie są te wybory. Pan prezydent Andrzej Duda, za którym stoją realne osiągnięcia w takich miastach, powiatach jak wasz, Tomaszowski, tutaj. I kontrkandydat, który uprawia kuglarstwo. Łatwe do zdemaskowania zresztą. Wczoraj to zrobiłem. Zaapelowałem. Panie Trzaskowski, pokażcie te podatki, które obniżaliście i pokażcie te, które podnosiliście w czasach, kiedy pan był w rządzie pani Kopacz i pana Tuska. A kiedy wtedy, na jaki dzień wtedy przypadał tak zwana wolność podatkowa, dzień wolności podatkowej? Na którego czerwca? Bo to jest miara naszej wiarygodności, że my obniżamy podatki, szanowni państwo, główne podatki już zostały obniżone. PIT, pamiętacie, razem z kosztami uzyskania przychodu i z kwotą wolną, to łącznie 8-9% obniżony PIT o 1 punkt procentowy, ale 8% razem z kosztami uzyskania przychodów. Jeszcze raz to podkreślam, CIT z 19 na 9, ale chcę jeszcze jedną rzecz zakomunikować tutaj, z Tomaszowa, bardzo wyraźnie. Bo od dzisiaj obowiązuje na kilkaset artykułów obniżony VAT. Szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość obniżyło podatek VAT na kilkaset artykułów spożywczych, ale także na fotelitki dziecięce, na smoczki, na pieluchy. To jest prawdziwa polityka dla ludzi. Obniżamy kosztem kolejnych kilkuset milionów w budżecie. Te kilkaset milionów zostanie w kieszeniach Polaków. Bo to jest dla nas najważniejsze, żeby zwykła polska rodzina tu w Tomaszowie, tu na Roztoczu, tu na Lubelszczyźnie, tu w Polsce czuła się bezpieczniej. Bezpieczniej również w trakcie tej trudnej sytuacji wychodzenia z tego kryzysu. I dlatego przywozimy rzeczywiście te zabrane mafią VAT-owskim pieniądze
przestępcom podatkowym. I inwestujemy je w wasz powiat, inwestujemy je we wszystkie powiaty, we wszystkie bez wyjątku. Również Lublin, również Warszawa. Ale inwestujemy je również w Tomaszowie Lubelskim. Po to, żebyście jak najszybciej wrócili do tej normalności sprzed koronawirusa. Jesteśmy na dobrej drodze do tego. Są sygnały z całego świata. Wczoraj był wielki sygnał, o którym opowiem jeszcze dzisiaj. Wielki sygnał, który potwierdza, że jesteśmy na dobrej ścieżce rozwoju. A więc dzisiaj, od 1 lipca, zresztą od 1 lipca wchodzi w życie, ale ta obniżka podatku VAT na kilkaset artykułów, ona została przyjęta kilka miesięcy temu. Tylko ze względu na to, żeby firmy mogły dostosować swoje systemy informatyczne, wchodzi w życie 1 lipca. A więc, droga pani poseł Lubnauer, proszę nie wprowadzać w błąd opinii publicznej, mówiąc, że to jest jakaś reakcja obecna. To jest reakcja, która wynika z naszej analizy sprzed roku, dwóch, i pani jako poseł doskonale powinna wiedzieć, że dyskutowaliśmy o tym w Sejmie bardzo często wcześniej. Kilka miesięcy temu, a kilkanaście miesięcy temu, a więc szanowni państwo, to nie jest ruch, który został wykonany teraz, ad hoc, na wybory. Pan prezydent Andrzej Duda o takie działania prosił już dużo wcześniej i one po prostu dzisiaj weszły w życie. Kto mógł wiedzieć w lipcu, na początku lipca, że 28 czerwca będą wybory? Czy ktoś wiedział wtedy, droga pani, drodzy państwo, czy ktoś wtedy o tym wiedział? Odpowiem. Nikt o tym nie wiedział, bo nikt nie przewidział na świecie epidemii koronawirusa. A więc od dzisiaj wchodzi obniżona matryca VAT na kilkaset artykułów spożywczych. Dla Polaków, dla Polski, dla rozwoju Polski. Kolejna wielka obniżka podatku. Tak, szanowni państwo, dlatego rzeczywiście zwyciężymy, ale żeby zwyciężyć, potrzebujemy mobilizacji. Takiej choćby jak tu, widzę kilkaset osób w tym pięknym parku w Tomaszowie. I proszę wszystkich o obecność przy urnach, ale nie tylko was. Proszę, żeby każdy porozmawiał z 10 osobami. Także tymi, którzy głosowali na innych kandydatów. Chcemy ich przekonać, że zgoda jest bardzo ważna dzisiaj. Nie chcemy tej wojny na górze. Chcemy zgody po to, żeby jak najszybciej rozwijać Polskę. Jak najszybciej rozwijał się taki powiat jak Tomaszów Lubelski. I tak będzie. Niech żyje Polska! Szanowni państwo, chciałem dodać, że razem z nami na tym spotkaniu jest wicepremier Jacek Sasin, którego serdecznie witamy. Witamy wszystkich parlamentarzystów z panem posłem Tomaszem Zielińskim jako przedstawicielem ziemi tomaszowskiej. Serdecznie witamy. Witamy pana Michała Mulawę, wicemarszałka województwa lubelskiego. Witamy pana wojewodę Lecha Sprawkę. Serdecznie witamy. Witamy wszystkich radnych sejmiku wojewódzkiego. Serdecznie witamy. Witamy naszych samorządowców z powiatu tomaszowskiego, wszystkich burmistrzów, wójtów, z panem Wojciechem Żukowskim, burmistrzem miasta Tomaszów Lubelski. Wszystkich państwa jeszcze raz serdecznie witam. I w tej chwili, panie premierze, może przejdziemy do wręczania tych czeków. Dziękuję. Czek z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 3 537 551 zł otrzymuje powiat tomaszowski na ręce pana starosty tomaszowskiego Fryderyka Karwana. Czek z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 3 638 569 zł otrzymuje Urząd Miasta Tomaszów Lubelski na ręce pana burmistrza Wojciecha Żukowskiego. Te pieniądze oczywiście nie Urząd Miasta, miasto Tomaszów Lubelski otrzymuje. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie premierze. Panie premierze, to nie są po raz pierwszy przekazane środki bezpośrednio dzięki przychylności pana premiera. Dzięki panu.
Te marzenia, które tutaj w Tomaszowie były od lat, zostały spełnione. Pan starosta wspominał pan premier. Szanowni Państwo, nie byłoby, mówię to z całą odpowiedzialnością, nie byłoby krytej pływalni w Tomaszowie Lubelskim, która już jest. Nie byłoby obwodnicy, nie byłoby dróg, nie byłoby tego parku, gdyby nie przychylność pana premiera, gdyby nie przychylność rządu Rzeczypospolitej Polskiej, gdyby nie przedstawiciele rządu, którzy tutaj będąc wspierali nasze działania. Bardzo serdecznie dziękujemy. Panie premierze, odwdzięczymy się głosując na pana prezydenta Andrzeja Dudę, bo to pan prezydent jest gwarantem kontynuacji tej polityki. My to wiemy, ale proszę pozwolić, że na pana ręce przekażemy jeden z najważniejszych symboli naszej wdzięczności. Medal zasłużony dla miasta, którego patronem jest założyciel Tomaszowa Lubelskiego, Tomasz Zamojski. Proszę pana przewodniczącego. Ostatnie zdanie. Panie premierze, jest pan w stolicy Roztocza. To tutaj jest siedziba najmłodszego euroregionu w Unii Europejskiej, założonego przez obecnych tutaj samorządowców. Euroregion Roztocze powstał w Tomaszowie Lubelskim po to, żeby móc rozwijać się, po to, żeby móc korzystać właśnie z tej polityki rządu, na którą czekaliśmy od wielu lat, bo nam kazano się zwijać. Bardzo serdecznie dziękujemy. Duże brawa. Lokalnych na kwotę 500 tysięcy otrzymuje Lubycza Królewska na ręce pana burmistrza Marka Łuszczyńskiego. Kolejny czek otrzymuje Łaszczów na ręce pani burmistrz Aleksandry Pietrasz, również w wysokości 500 tysięcy. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 844 183 zł otrzymuje gmina Tyszowce na ręce pana wójta Andrzeja Podgórskiego. Kolejny czek otrzymuje pan wójt Andrzej Adamek w kwocie 569 561 zł. Gmina Bełżec. Czek z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 500 tysięcy zł otrzymuje gmina Jarczów na ręce pana wójta Tomasza Tyrki. Zapraszamy przedstawiciela gminy Krynice, pana wójta Jacka Wiśniewskiego, do otrzymania czeku na kwotę 747 090 zł. Czek z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 521 204 zł otrzymuje gmina Rachanie na ręce pana wójta Romana Miedziaka. Kolejny czek otrzymuje gmina Susiec w wysokości 1 190 332 zł na ręce pana wójta Zbigniewa Napińskiego. Czek z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 724 875 zł otrzymuje gmina Tarnawatka na ręce pana wójta Piotra Pasiecznego. Zapraszam.
zapraszam gminę Telatyn z przedstawicielem na czele, pana Dariusza Kozłowskiego, do otrzymania czeku w kwocie 910 850 zł. Czek z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 3 638 569 otrzymuje Urząd Gminy Tomaszów Lubelski na czele z panią Marzeną Czubaj-Garkasz. Czek z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 500 tysięcy otrzymuje gmina Ulchówek na czele z panem wójtem Łukaszem Kłębkiem. Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich samorządowców bardzo serdecznie dziękujemy panie premierze za tę pomoc. Dziękujemy, że pan odwiedził nasz Tomaszów, nasz powiat. Dziękujemy za to wszystko, co rząd pod pana przewodnictwem dla nas robi. Chciałbym też w imieniu wszystkich samorządowców, jak i własnym zarządu powiatu, też wręczyć panu taki kosz produktów lokalnych. Niech wszystko, co dobre, kojarzy się z Tomaszowem. I raz. Szanowni Państwo, dzisiaj chyba wszyscy potwierdzimy, że Tomaszów Lubelski, Roztocze jest najbardziej nasłonecznioną częścią naszego kraju, dlatego też tyle u nas farm fotowoltaicznych. Za to również dziękujemy. Dziękujemy bardzo, jest wśród nas pan wojewoda. Dziękujemy za wspieranie naszych przedsięwzięć. Jest świetnym przedstawicielem, pan Leszek Sprawka. Dziękuję za obecność panu Michałowi Mulawie, który nie byłoby Euroregionu Roztocze, gdyby nie wsparcie pana marszałka Michała Mulawy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy za wsparcie panu Tomaszowi Zielińskiemu, który jest przedstawicielem naszym w parlamencie. Panie premierze, tutaj jest Polska. Zwyciężymy. Nie Mateusz, tylko Andrzej Duda.